Cześć, witajcie, tutaj ja, Avi. Dzisiaj dla was nagrywam kolejny odcinek z serii Terraria. Tak, dzisiaj bez Pauliny, ponieważ kończymy tą miniserię, można powiedzieć, w tej serii, czyli robienie świdra. Tak, już mamy dosyć dużo. Tutaj w ogóle chmurka przedstawiająca coś. Jakoś będziemy... Nieistotne. Mamy prawie wszystkie rudy, poza grzybowymi oraz widma. Tak, czyli na grzyby grzybowe sztabki już mamy, myślę. Więc to możemy sobie jeszcze zrobić od razu teraz. A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zbieraniem widma i w końcu zakończymy ten temat. Wow, Jezu! Więc panie, świdrem będzie można zrobić dużo projektów. A i dla osób, które jeszcze nie widziały, to pokażę wam tutaj nowy projekt, który zrobiłem na ostatnim live'ie, więc naprawdę oceńcie w komentarzach, jak mi wyszło, jestem ciekawy waszej opinii. Bo tam właśnie idę to zrobić, bo tam mogę to, że tak powiem, zrobić, tak? To jest mostrzyśca. Tak go nazwałem, coś takiego. I tam wszystkie stacje robocze, tak? Dobra, ile tego będziemy potrzebować? 40. No to bez problemu stać. Zielenicy już raczej nie będziemy w ogóle zbierać. To chyba nie jest złoty. Dobra, zabiję. O matko, ich zabiłem tam więcej. Mam nadzieję, że nie zabiłem żadnego złotego, bo będę smutny, bo jeszcze nie mam. No generalnie na live zrobiłem tyle, co widać, czyli póki co tylko jeden, znaczy w sumie to dwa pokoje, tak? Razem z tymi stacjami roboczymi, to zrobiłem jeszcze miejsce na kolekcję sztandarów. Zbroje będą u góry, a na dole będą natomiast te trofea oraz maski bossów, tak? Chyba, że na maski zrobię osobny, chociaż wątpię, pokój. Dobra, lecimy. No i tutaj w sumie jest napisane wszystko. Coś pewnie do tego dojdzie, ale to się też okaże. Dobra. To przejdźmy w takim bądź razie do tego, co mam w tym odcinku zrobić. Też sztabki możemy sobie już odłożyć, tak? Tylko sobie je odłożę, no, gdzie powinienem. Czyli do skrzynki i zajmiemy się feedbem. Prawdopodobnie będzie przyspieszone tempo, jak będę ich tam zabijał, bo to trzeba pójść do lochów, tak? Szkieletrona, żeby zabijać tam przeciwników. A następnie pozyskiwać z nich właśnie te widma, które wypadają poprzez zabicie takich duszków, nie? Niekiedy taki właśnie ten szkielet może zrespić z siebie takiego ducha, który można powiedzieć, że go opętuje. Dobra, więc pójdźmy, zobaczymy, pozbieramy. Na samym początku oczywiście nie będzie żadnego przyspieszenia, bo jakikolwiek wstęp fajnie byłoby tutaj zrobić. W ogóle dawno w tych lochach nie byliśmy, to jest naprawdę wow. Kiedy ja od strony tutaj byłem, to nie wiem. Okej, widzę, że trzeba nadrobić. Trzeba zrobić farmę. Ale... Nie, ja wiem. Dobra, mamy ten klucz. Ja zrobię specjalny też odcinek do otwierania skrzynek. Chciałem coś takiego zrobić, pamiętam już. Dobra. Weźmy sobie tam. Schodźmy. W końcu będzie trzeba zrobić jakiś projekt, bo ciągle się skupiamy na tym właśnie, żeby nasze postacie ulepszać. Bossowie, eventy. A nie robimy żadnych projektów. A fajnie byłoby coś zrobić, tak? Coś dostałem. Dobra, nieistotne. Itemki też będziemy pod koniec podsumowywać. Dajcie mi widmo, dajcie mi cokolwiek, co jest opętane tym. Bo chciałbym to zabić, tak? Z Zenitem to będzie bezproblemowo, naprawdę. Ja pamiętam, co my tu byliśmy pierwszy raz i to była katastrofa, słuchajcie. Non stop ktoś z nas umierał. Na przykład tutaj... No, to już kupę czasu temu było. Młot Paladyna. Ten młot podejrzę chyba nawet mamy, tak? To jest naprawdę rzadki, dobry, dodajmy, że naprawdę dobry item. To jest taki miarę kolekcjonerski, bo niby rzadki jest. Więc też fajnie. Jakiś biom. Fajnie wiedzieć. Dobra, poprzeleportowujmy się w miejsca, gdzie jest większa jakby ilość możliwego respu. Nie wiem, czy to gdzieś nie kopałem jakby specjalnie tego miejsca. Tutaj wygląda, jakby miał być duży resp, tak? Dobrze było po prostu trochę tutaj terenu wykopać, ale nie, na pewno kopałem. Kurczę, kojarzę, że kopałem. Tutaj. Było coś przecież, no. Nie wiem, na pewno się nie mylę. Dobra, pozaglądajmy sobie trochę za ściany, żeby zobaczyć, czy nic tam za nami, jakiś niespodzianek nie ma. Czekajcie, to ja to pomijam? No na poważnie nie zrobiłem nic takiego. Jestem jakoś przekonany, że coś takiego miało miejsce, naprawdę. Jestem absolutnie tego przekonany, no to co się dzieje? Zaczął się tego respić od cholery, ale to dobrze, bo tak ma właśnie być. No nie będę teraz tego szukał, po prostu może zrobię takie sobie miejsce. W którym mogłoby się tego trochę więcej respić. Czemu nie mogę kopać?
Okej, zwariowało. Nie widział na moment dosłownie tego, co mam przed sobą. Z tego może być widmo. No nie było. No trochę będziemy czekać, jak to wygląda. O, paladyn! A propos, o nim mówiłem jakiś moment temu. On od cholery obrażeń zadaje, go trzeba zabić od razu. O, respi się. Dobra, fajnie, zaczął się respić. Tylko tutaj rozszerzyłem, że tak powiem, horyzonty. Dobra, i od góry, od boku. Rewelacja, o to chodziło. No i dobra, no i teraz będziemy po prostu czekać, aż to wszystko do nas będzie przechodziło. Mam podkip właśnie na szybszy resp, ale... Kurczę, nie wiem, czy mam podkip, która mi użyje tam teleportację bezpośrednią. Taką, żebym mógł tutaj szybko wrócić, bo... Tak mi się latać za bardzo też nie chce. Dobra, fajnie. Nic chyba nie będzie, nie? No to może jeszcze wrócę, położę delikatnie. Poszukam co nieco. O, to fajnie, szklece pióro. Może, że miałem, ale nie jestem pewny, wiesz? Jest! Mamy pierwsze widmo, ekstoplazma, ta? Fajnie. No to o tym właśnie mówiłem, to szkoda. Kurczę, znowu nie było go widać. Nie da się w taki sposób zabić, żebym to zabił jakby mniej agresywnie. O, bo ja nie mogę bić! A może tym jojem spróbuję, tak żebyście widzieli, o co mi chodzi. Nie wiem, czy to jest sens. A, mamy już dwie. Pięć mamy! No tak, bo jeszcze miałem trochę tego przy sobie. Fajnie. Dobra, chyba wracamy na nasze stanowisko, które sobie podjąłem, że będę na nim trochę tak patrzeć, tak? No jeszcze ja wiem, bo to będzie trochę raczej takie na przyszłym tempie nudne. Ja będę się poruszał, ale będę często wracał. O, tak może zrobię. Jakiś kot czy goblin, myślę, nie ma sensu chyba nic takich rzeczy dawać. Dobra, to po prostu się widzimy jak... O, kolejna ekstoplazma, już szósta. Chwila, 50... Ile dropi jeden przeciwnik? No jedną, nie? Tylko nie mam 50. Okej, ja po prostu byłem ślepy, może nie zwróciłem tu uwagi, ale miałem tyle. Dobra, nieistotne. Fajnie, to nam trochę ułatwi sprawę. No to widzimy się po przyspieszonym zbieraniu ekstoplazmy. Okej, słuchajcie, już mam tego aż ponad 100, więc tego to mi na pewno wystarczy. Zebrałem około 50, więc na spokojnie wystarczy. Okej, zminimalizowałem przez tę grę. No, więc będziemy już wracać po dobie, co tu zostało. O, to mamy dodatkową jeszcze jedną plazmę. Zbieram to, co tutaj leży na podłodze. No i wracamy. Nie ma co tutaj dalej tkwić. No i kurczę, nowe też tam zdobyłem. Pas 3. Nowe te. Sztandary, tak? Zaraz za mnie pokażę, tylko co ty posekrekuję w miarę. O Jezu, wszystko poszło mi do wojdu. O, te tutaj, trzy nowe sztandary, to bardzo fajnie. Sobie je wezmę. I od razu zaprowadzę tam do naszej... nazwijmy to laboratorium naszego. Odkończyłem tutaj. Sobie je postawię, tak? Czyli ciebie. Właśnie tego widma, którego potrzebowaliśmy. I tego komandosa, tak? Że to chyba to... Nie... Tak? To komandos? Tak, komandos. No to fajnie.
Idziemy robić w takim bądź wypadku te rudy i świdra! Wow, kurczę, ale ten odcinek zleciał szybko. W dodatku w ogóle robienie tego świdra, nie? I gdybym tego tak nie przedłużał, to by było szybciej. Dobra, to robimy. Tylko ile my tego mamy tam? Bo nie chcę robić niepotrzebnych sztabek. Ma być 80. No to siu. I mamy to. Wow, no to dwa świdry właśnie w tym momencie wleci zaraz. Ja cię kręcę, ale poszło fajnie, że wystarczyło nam zielenicy. Tego się bardzo cieszę. Siup. Sobie odłożę to, co mogę jak na razie. Ja nie mogę. Tego chyba na początku nie mówiłem, więc jeszcze zanim zrobimy te rudy. Chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na mój drugi kanał, na którym nagrywam Transformers. Głównie cały kanał jest poświęcony dla tej gry. Na kanał Pan Pauli, tak? Która nagrywa na przykład Simsy, jak i również no, nasz wspólny serwer Discord, gdzie możecie z nami popisać. Jest fajna cosmera, naprawdę bardzo miła. Jesteście zawsze o nowościach informowani. Również jakieś pozostawienia, jakieś oceny, subskrypcji miałoby było. Bo chciałbym w tym roku, tak, wbić 1000 chociaż bądź pół, ale to byłoby naprawdę marzenie. Więc jeżeli chcecie mi pomóc, to byłbym naprawdę wdzięczny. Dobra, to damy sobie tutaj. Do tropów z mobów, a resztę tam kiedyś sobie posegreguję, jak na razie mi się nie bardzo chce. Poza odcinkiem to zrobię. Póki zajmijmy się tym, co jest najważniejsze, ta? Czyli świdrę. Dobra, podzielę sobie to tak ładnie, żeby to wyglądało. Siup. Jest, mamy aż dwa świdry. Ja cię kręcę. Niektórzy się męczą, żeby mieć jeden, a ja uzbierałem aż na dwa. Patrzcie. Piękny widok. Świdra można zrobić oczywiście przy kowadle mitryliowym, który mamy tam, gdzie w sumie mamy wszystko inne. Czyli tutaj. I uwaga. Jest. Niesamowite to jest przecież. To robimy, nie? Nie ma co zwlekać go, zobaczyć. Na pewno dobrze nagrywa. Dobrze się nagrywa, więc... Jeden świder. I drugi świder. Wow, mamy to. I teraz jak ktoś nie wie, czym jest świder, nie? To ja to pokażę. Wymieniłem sobie zamiast UFA, tak? To generalnie wygląda w taki sposób, że się jest... Gdzieś tam sypuje daleko może. Nie chcę tu nic zrujnować. Jest się... Takim, powiedzmy, UFem, ale który totalnie wszystko niszczy mega szybko, nie? Aż się przyjemnością na to patrzy. Ja ci kręcę. Taki świder na sam dół to leci jak burza, patrzcie to. Czymś takim to można naprawdę kopać, nie? To nam daje dużo możliwości. Naprawdę ekstra. Podotkiwać jakiegoś materiału świdrem to będzie coś naprawdę mega przyjemne. W końcu zbieranie piasku nie będzie takie złe, nie? Takie czasochłonne. Dobra, skończę tak na razie. Wezmę sobie tę skrzynkę. O, Jezus. Wystraszyłem się. Dosłownie się wystraszyłem, ale głupia sprawa. Co to miało być? Dobra. Wracamy. O, tylko jeszcze sobie tutaj wezmę. To zniszczę. Tutaj chyba nic nie ma. Dobra, teraz na poważnie wracam. Świdra drugiego dam Paulinie, jak będzie w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Są motyle, których jeszcze nie mamy, nie? Połapałem takie rodzaje, bo się okazuje, że nie mamy wszystkich. To dam do naszego oczywiście tego zoo na prawo. No i ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co uważacie o tym odcinku w komentarzach. Dobra, nie będę tutaj tym latał, bo się zepsuje. No i widzimy się w następnych odcinkach. Ja ci kręcę. W końcu za nami! Kolejna rzecz do odhaczenia. Jeszcze zostało dużo projektów, ale to... Wiecie, ta seria będzie naprawdę długa, nie? Poza tym Terraria to jest moja ulubiona gra. Za niedługo będzie na pewno ten, no jak dawno zapowiadany odcinek z łowienia, więc fajnie, będziemy łowić, po prostu robić misję wędkarza i powiemy sobie to również już w lawie. Więc do zobaczenia. No i cześć, pa, pa.